Cieszę się, że druga odsłona, druga edycja konkursu rysunkowego się udała. Tak jak Marcin powiedział, mamy troszeczkę inną odsłonę, bardziej taką właśnie, być może bardziej klasyczną, ale to po ostatniej odsłonie, żeśmy mieli różne uwagi, żeśmy rozmawiali o tym, także też się cieszę, że dużo więcej prac spłynęło z tej takiej klasycznej formuły rysowania. Troszeczkę o nagrodzie. Już właściwie pierwsze ślady rysunku mamy w prehistorii, stąd taka nagroda, która się kojarzy no, z takimi naszymi przodkami, z naszym początkiem rodzaju ludzkiego. To jest druga czaszka z tej serii. W zeszłym roku była czaszka Australopiteka, w tym roku jest Mariusz, jak się nazywa? Tam jest napisane Sino, tak, tam jest napisane na plakacie. Jeszcze mamy w kolekcji cztery, także jeżeli będzie konkurs kontynuowany, to jeszcze będzie można wygrać w przyszłych latach kolejne odsłony hominidów, czyli naszych przodków. Dziękuję bardzo i teraz oddam głos jeszcze raz jury. A, przepraszam bardzo, przede wszystkim oddam głos rektorowi, który jest tutaj dobrym demiurgiem całej tej